Cześć, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj na kanale mamy bardzo fajne urządzenie, bardzo fajne narzędzie, pożyteczne oczywiście. Jest to zakrętarka udarowa marki Parkside Performance na akumulator 12V. No, główną cechą takiej zakrętarki udarowej jest to, że jest silnik bezszczotkowy. On jest aż 10-krotnie razy jakby trwalszy niż zwykłe szczotkowe tego typu zakrętarki. Dodatkowo mamy 5 lat gwarancji. Tutaj nie ma ani ładowarki, ani akumulatora. Rekomendowany jest akumulator 2,5 Ah, ale my zastosujemy 4 Ah. Są te akumulatory Parkside Performance 2,5 i 5 Ah. Otwórzmy to, zobaczmy. Przetestujmy. No, oprócz instrukcji obsługi mamy tutaj samą zakrętarkę udarową na akumulator 12V. Tak ona wygląda, gumowana rękojeść, przycisk lewo, prawo, stan akumulatora, blokada na środku, prędkości, jakie możemy tutaj wybierać, 1, 2, 3, 4. Maksymalny moment obrotowy to jest 170 Nm i uchwyt 1/4. Przetestujmy od razu. Zobaczmy, jak ona działa, jak ona wkręca. Wkręcimy w taką deseczkę. Niedługo będzie film na temat takich bitów z przejściówką 1/2 na 1/4 do klucza udarowego. Także już zapraszam. Zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli dla Ciebie jest to przydatny materiał, to daj łapkę w górę. Będę Wam bardzo wdzięczny. Nagram następne filmy. Dziesięć wkrętów tego typu wkręcimy. Bit typu T. Wkręcimy takie wkręty Fi5 100 mm. Oraz 3 wkręty dekarskie 120 mm, również Fi5. Zastosujemy akumulator 4 Ah, seria X12 V-Team. I 4. Długość tego wkręta to jest 60 mm. Również Fi5. No, 10 wkrętów mamy już tutaj wbitych i zaczniemy wkręcanie. Może się zdarzyć, że któryś wkręt nam po prostu przy tym wkręcaniu odpadnie od tego udaru. Od razu jedziemy z pełną mocą 4, nie będziemy się rozdrabniać. Tu nam wypadł. Muszę sobie powkręcać, bo wypadają.
jeszcze jeden. Na razie mamy wkręcone 4 tylko. No z łatwością wkręca takie wkręty, nawet mogę trzymać deseczkę w ręku i zobaczmy, czy sobie poradzę. No bezproblemowo. Teraz mamy tutaj wkręty na PZ2 100 mm. Wyciągniemy tutaj takiego bita PZ2. No, jak widać, to fajnie sobie daje radę. Ale teraz będzie taki najcięższy test, bo 120 mm. No, powiem Wam, że mały wariat. Myślałem, że nie da rady. No i jeszcze wkręcimy jeden. Później to wykręcimy i zobaczymy stan akumulatora. Kreski. Także nieźle to idzie, Wam powiem. I myślę, że przy jakichś krótszych wkrętach, to jak te, co tutaj były, to można masę takich wkrętów wkręcić, a nawet takie się zdarzą dłuższe, to też sobie to narzędzie poradzi. Dobra, teraz wykręcimy szybko. Też na maksa.
No to już mamy po jednym bicie. Dlatego lepsze są właśnie typu te, bo nam po prostu nie robią takich hec. Dalej, czy kreseczki. Także z tej początkowej pracy tego klucza, raczej tej zakrętarki udarowej, no to ja jestem zadowolony. Jak będzie się to spisywało, no to czas pokaże. Sami zresztą wiecie. Na pewno do większych śrub, większych wkrętów potrzebny jest po prostu większy, mocniejszy sprzęt. Także ten sobie bardzo dobrze daje radę. A jeżeli chcecie, to porównamy sobie w kolejnych moich filmach klucz udarowy i zakrętarkę udarową, taka sama seria. Tutaj mamy uchwyt, jedna, druga. Porównamy, jak one wkręcają, jak odkręcają, powiedzmy, koła w samochodzie. Także możemy spróbować, jeden taki wkręt wkręcimy. Tylko tutaj mamy jedynkę, damy na czwórkę. Aż dymy lecą. Także dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego filmu. Hejka!